Na zaproszenie Electronic Arts już jakiś czas temu miałem okazję przez kilka godzin pograć na nowej mapie, czyli Olimp, która wejdzie do Apex Legends wraz ze startem siódmego sezonu tej gry. W tym odcinku chciałbym Wam pokazać jak wygląda ta mapa oraz czym różni się od dotychczasowych map, które mamy w Apex Legends. Ten odcinek sponsorowany jest przez Electronic Arts, za co ja im serdecznie dziękuję, a Tobie życzę miłego oglądania. Ale zanim zaczniemy, nie zapomnij zostawić łapki w górę, no i oczywiście zasubskrybować kanał. Już pierwsze spojrzenie na nową mapę robi naprawdę ogromne wrażenie, ponieważ mapa i graficznie i stylistycznie jest zupełnie inna od map, które do tej pory znamy, ale przyjrzyjmy się samej mapie. Składa się ona z sektorów, które są dość wyraźnie od siebie oddzielone, czy to jakimś murem, przepaścią. Ale te mury i przepaści nie są takie jak na mapach, które znamy do tej pory, ponieważ da się je przeskoczyć. Można nad nimi przelecieć za pomocą balonu, można rozwiesić na nie tyrolkę Pathfindera. Nie jest to tak, jak do tej pory znamy. Królewskiego kanionu czy z kraju świata, że to są bardzo wysokie góry, których nie możemy przeskoczyć. No, ale lećmy, a ja wam będę wszystko opowiadał. Wyrwa, czyli ta sfera, która jest na mapie w jednym miejscu, to jest sfera, która się otworzyła podczas gdy Horizon otworzyła tą dziurę czasoprzestrzenną i przeniosła się właśnie na Olimp. Spowodowała ona spore zniszczenia w samej strukturze Olimpu, dlatego wszyscy mieszkańcy Olimpu zostali ewakuowani, a miasto zostało wykorzystane do rozgrywania właśnie igrzysk Apex. Pach. Ale ta miejscówka jest super. Czy znaczy, super ma zupełnie inny klimat niż pozostałe miejscówki. Dokładnie tak. Ta miejscówka ma zupełnie inny klimat niż pozostałe miejsca na Olimpie, ponieważ jest zniszczona po prostu. Tutaj są zniszczone domy, zniszczona sama struktura tej platformy, która unosi się nad ziemią. No i w tym miejscu zaczyna się również Face Runner, czyli taka specjalna kolejka. Cofnijmy się do mapy, żeby to dokładnie zobaczyć. Pierwsza stacja tej kolejki znajduje się właśnie w Wyrwie. Kolejna jest przy laboratorium Hamonda, a ostatnia przy miejscówce, która nazywa się Osiedle. I po wejściu do tej kolejki teleportujemy się, tak jak tunelem Rave na Królewskim Kanionie, na następne stacje. czy Znaczy, na tym, a? tym szybkim transportem. Ja też. Przelatujemy przez ten cały tunel, i jak widzicie, jesteśmy już na miejscu na kolejnej stacji. To jest bardzo szybki transport na tej mapie, i tak jak mówiłem, ta sektorowość tych obszarów i zamkniętość tych obszarów wymaga właśnie takich rozwiązań, bo jeśli strefa zamknie nas gdzieś w rogu takiego sektoru, to naprawdę ciężko jest z niego na piechotę wyjść. Dlatego bardzo fajnie, że jest ten face runner, czyli ta szybka kolejka, no i oczywiście pojazdy, ale do pojazdów to za chwilkę przejdziemy. Jak widzicie, jeśli chodzi o szczegółowość tej mapy, to to jest to, czego bardzo brakowało na poprzednich mapach, zwłaszcza na królewskim kanionie. Królewski kanion był bardzo ubogi w szczegóły. Tutaj naprawdę deweloperzy z Respawn Entertainment weszli na zupełnie inny poziom i ta gra wygląda jak single-playerowa mapa, a nie jak gra z Battle Royale, a na pewno nie jak mapa z Apex Legends, bo tutaj wszystko naprawdę jest. I jakieś liście, i wyposażenie budynków. W ogóle wszystkie są nowe budynki, nowe asety. Tutaj widzicie sklep rowerowy, przez który przebiegamy, trawa. Jakieś podlewacze, hydranty, spryskiwacze, kubki w kuchni, w pomieszczeniach, szklanki, butelki. Ale jakie fajne te domki, w końcu jakieś nowe domki. I kuchnia, i banany, i wino. To jest moja kuchnia chyba. Ej, ale to zosta... naprawdę wszystko wygląda bardzo żywo i realistycznie, tych szczegółów jest co nie miara. No i jak widzicie, te miejscówki są przepiękne. Cała mapa, tak jak już to wielokrotnie podkreślam, jest podzielona na sektory. Te sektory się troszkę od siebie różnią, jeśli chodzi o klimat, ale całość utrzymana jest w takim bogatym klimacie. Czuć tutaj pieniądze, widać, że Olimp to było miasto dla osób z najwyższych wyższych sfer także to jest bardzo fajne ale dzięki temu podziałowi tak jak widzicie nie zabrakło otwartych przestrzeni nie zabrakło pól nie zabrakło miejsc gdzie można posnajpić nie ma tylko budynków bo wiele osób obawiało się że jeśli Olimp to będzie mapa miejska to będą same budynki same ulice nie tutaj od razu jak widzicie wyprowadzam was z błędu jest mnóstwo otwartych przestrzeni jest mnóstwo miejsc gdzie nie da się schować więc na spokojnie osoby które lubią taką walkę również na pewno tutaj to od Najdą. Tutaj, jak widzicie, wygrzebujemy się z jednego sektoru, który był położony niżej względem pozostałych, no i to jest właśnie to wydzielanie. Tak jak powiedziałem, nie jest to tak zrobione, że się nie da czegoś przeskoczyć. Ca przez całą mapę da się przejechać, nie ma żadnych wysokich gór, tak jak było w poprzednich mapach, tylko są one pooddzielane właśnie takimi murami. Jak tutaj widzicie, wchodzimy do kolejnego sektoru, który jest oddzielony dookoła murem, ale ten mur da się oczywiście przeskoczyć. Czy to graplerem, czy to na przykład windą grawitacyjną, horizon. Czy linką Pathfindera, także spokojnie da się to wszystko zrobić, ale wygląda to wszystko pięknie. To jakieś jest tutaj osiedle, takich domków jednorodzinnych, jak widzicie, wszyscy mają tutaj ładne trawniczki, jest woda, są kwiaty, wszystko jest tak jak należy, piękne drzewa. Tak jak już powiedziałem i będę to podkreślał przez cały ten odcinek, dbałość o szczegóły i ilość szczegółów, które znajdują się na tej mapie, jest nieporównywalna do map, które dotychczas znamy z Apex Legends. Tutaj z góry macie. Dobry widok na to wszystko. Przylatujemy nad tym face runnerem, czyli tą szybką kolejką. Tu jest kolejny sektor. Ten sektor różni się zupełnie klimatem od pozostałych, ten jest bardziej industrialny, więcej tutaj jest jakichś maszyn, no i przepaście. To, na co też trzeba zwrócić uwagę, to, że są dziury w mapie. Część tych dziur jest jakoś ochroniona, są jakieś płotki, ale część tych dziur, tak jak ta, jest po prostu otwarta, więc tam można spaść. I najbardziej trzeba uważać przy podróży tymi e, pojazdami, czyli. Trident trójzębami po polsku, bo one mają dość sporą bezwładność i zdarzyło nam się już tutaj grając nieraz wypaść z mapy i cała drużyna spada i jest wyeliminowana. Kolejny sektor, do którego się przenosimy w tym momencie, znowu troszkę inny klimat, jak widzicie jest dookoła oddzielony wysokim murem, z jednej strony tym face runnerem, z drugim jakimś innym murem. Także mam nadzieję, że czujecie już klimat i rozumiecie o co chodzi w tej mapie. Zbudowana jest jakby z takich klocków LEGO, na każdej płytce jest zbudowane inne osiedle, inna część tego miasta i to wszystko, te wszystkie płytki są ze sobą połączone, no a całość unosi się wysoko nad powierzchnią planety. Przenieśmy się teraz w zupełnie inną część mapy, Bonsai Plaza, czyli najbardziej ekskluzywny, najdroższy sektor w całym Olimpie. Znamy go oczywiście z filmu o Revenantie, bo właśnie w tej restauracji na szczycie tej wieży Revenant zamordował rodziców Loby. Tak można znaleźć ten stolik, można znaleźć tą restaurację, więc naprawdę bardzo fajnie. Zresztą sami zobaczcie, jak wygląda Bonsai Plaza od środka. Jeszcze widok z góry na cały ten sektor Bązej Plaza. Jak widzicie dookoła jest wyraźnie oddzielony wysokim murem. To są takie trzy wysokie wieżowce, e, ale na górze można między nimi chodzić. E, Przywinę trochę do przodu i zobaczcie jak to wygląda na samej górze tej restauracji. Ale czad, tu nie byłem. To tutaj no rewenant zabił pan. rodziców w tej loby. find the fun part Jak widzicie, potrafi odebrać mowę, no i ta słynna rzeka na szczycie wieżowca, i tak jak mówiłem, są takie szklane tunele między tymi wieżami, między którymi można przechodzić. No i tutaj mamy już taką walkę w zwarciu w budynku. Tutaj naprawdę są intensywne potyczki. Zresztą zaraz zobaczycie, bo zaraz tutaj będzie walka, którą niestety razem z Yorkwin przegraliśmy, ale robiliśmy co mogliśmy i się bardzo staraliśmy. Ja już nie mogę się doczekać, żeby znowu wrócić na tą mapę znowu móc pograć. Cieszę się jak dziecko. Nie wiem. Ekstra jest. Serio byś tak rodzili? Malał, mało, takie low totalne. Gdzie kolega jego? No nie pykło, ale mieliście przynajmniej okazję zobaczyć Ultimate'a Horizon, który mnie tu wciągnął, no i przez który tutaj przegraliśmy ale wróćmy do oglądania mapy, bo ten odcinek jest o mapie. To była miejscówka Bonsai Plaza, a teraz możecie zobaczyć Trident w pełnej okazałości. Jak widzicie, jako rave do niego wsiadłem i z tej Bonsai Plazy właśnie uciekamy dalej, żeby zwiedzać inne rejony, inne sektory mapy, bo naprawdę zostało ich mnóstwo. I myślę, że jeśli miałbym na tym odcinku omówić dla was wszystkie sektory mapy, to trwałby on strasznie długo, a nie chciałbym też wam zabierać całej przyjemności ze zwiedzania tej mapy, także inne miejsca i wszystkie te miejsca, Miejsce, na pewno sobie na spokojnie będziecie mogli obejrzeć. Jak widzicie, tridentem się poruszamy bardzo szybko, potrafi on skakać, latać. Ma jeszcze turboakcelerator, który go jeszcze bardziej przyspiesza. Co jest też ważne i na co chcę jeszcze zwrócić uwagę to na wertykalność tej mapy. Bo oprócz tego, że ta mapa jest dość duża w poziomie, to ma bardzo dużo miejsc w pionie, które można wchodzić, wychodzić i to naprawdę jeszcze bardziej ją otwiera. I na pewno jest jeszcze mnóstwo miejscówek, których ja nie widziałem i które będzie trzeba. Trzeba na spokojnie pozwiedzać, ale mapa jest przepiękna. Ja jestem zauroczony nową mapą. Naprawdę wygląda ona superowo. No ale kilka miejscówek muszę Wam jeszcze pokazać. Doki, bardzo fajne miejsce, bo tam wylądował, tam zaparkował ten statek, ta rakieta, która wystartowała ze skraju świata i to jest bardzo fajna miejscówka, ponieważ ten cały statek można zwiedzać. Tak jest, jest tam fajny taki industrialny, znowu klimat, taki stoczniowy klimat. Do tego cały statek do zwiedzania także naprawdę mnóstwo, mnóstwo miejsca. Dużo kontenerów, dużo dźwigów, tam w oddali, jak widzicie, to właśnie jest ten statek, który przyleciał ze skraju świata, ale zupełnie inny klimat niż pozostałe sektory na Olimpie. Tutaj już jest brudno, ale naprawdę znowu dbało się o te szczegóły i ilość szczegółów jest powalająca w porównaniu do tego, co do tej pory widzieliśmy. Tutaj jeszcze jedna uwaga, bo to pytanie pojawiło się od razu do deweloperów. Jak z optymalizacją? Jak będzie z obciążeniem tego? No bo wszyscy zauważyli, że ta mapa wygląda po prostu... Lepiej. Jest tutaj więcej szczegółów, więcej wszystkiego, większe pole widzenia. No i pytanie było, oczywiście, jak to będzie działało na naszych komputerach. Deweloperzy powiedzieli, że jest tutaj mnóstwo działań optymalizacyjnych i ta mapa i cała gra powinna działać zdecydowanie lepiej niż działała do tej pory. Także oprócz tego, że jest więcej szczegółów, ładniejsza jest ta mapa, no to wszystko ma działać lepiej. Wchodzimy do może możemy ją pozwiedzać od środka. No naprawdę, klimat jest niesamowity. Mi się tam. Mapa strasznie podoba. Nie wiem, jak będę teraz wracał do pozostałych dwóch map w Apex Legends, no bo to jest gigantyczny, generacyjny wręcz bym powiedział, przeskok, jeśli chodzi o mapy w Apex Legends. Te, 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 te to te już te ostatnia miej. miejscówka, którą chciałbym wam pokazać w tym filmie, ale myślę, że czystą przyjemnością będzie zwiedzanie pozostałych miejsc. Hydroponika, czyli miejsce upraw na Olimpie. Takie rolnicze, farmerskie bardziej miejsce. Znowu zupełnie inny klimat. Więcej otwartej przestrzeni, ale również jak widzicie, miejsce, gdzie można się pochować. No i ta wertykalność, o której znowu wspominałem. Zobaczcie, tutaj to mamy to jeden to poziom. Tutaj schodzicie schodami na dół, i tu jest zupełnie inna miejscówka wow, no. i duża miejscówka, jak widzicie gdzie są kolejne jakieś budynki, domki czy magazyny, biura. No i to wszystko można zwiedzać, to wszystko można lutować. Naprawdę miejsc ucieczek, miejsc chowania się zarówno przed snajperami, miejsc do walki w zwarciu, miejsc do walki na dystans, miejsc, gdzie można właśnie użyć trójzębów do szybkiego transportu między jednym miejscem a drugim. Do tego Face Runner, czyli ta szybka kolejka, dużo balonów, dużo tyrolek porozstawianych po całej mapie. Bardzo dużo ruchu, dużo Rotacji ta mapa jeszcze bardziej wymaga od graczy rotacji niż to było na pozostałych mapach, choć pamiętajcie, że w Apex Legends nie można za długo stać w jednym miejscu, trzeba cały czas się ruszać, trzeba cały czas zmieniać miejsce. Tutaj jeszcze skocznia taka fajna, znowu można szybko się przemieścić w inne miejsce mapy, tym razem Aksamit na Oaza. Mam nadzieję, że ta mapa zrobiła na Was równie wielkie wrażenie jak dla mnie. Pewnie nie możecie się już doczekać premiery siódmego sezonu, ta Pamiętajcie, już 4 listopada, także naprawdę, już niedługo każdy z Was będzie mógł wziąć w swoje ręce nową mapę w Apex Legends i to wszystko sobie pozwiedzać. A uwierzcie mi, że warto. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. A jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zachęcam do subskrybowania. Dziękuję, że oglądałeś i do zobaczenia następnym razem. Cześć!